Witamy z hali przy Reymonta 22, gdzie już za kilka minut rozpocznie się spotkanie trzeciej kolejki rozgrywek Euroligi sezonu 2016-2017. Grupy A oczywiście, w którym mistrzynie Polski koszykarki Wisły Kampa Kraków podejmą włoski zespół Famila z Kio, a na transmisję z tego spotkania, jak zawsze na Wisła TV, zaprasza Państwa Grzegorz Marczyński. Jesteśmy już po prezentacji obu zespołów, więc ja szybko przeczytam składy, w jakich dzisiaj obie drużyny rozegrają to spotkanie. Drużyna gości, zespół Famila z Kio z numerem 00, Izabel Jakubu z numerem 1, Nuria Martinez z numerem 4, Martina Bestanio z numerem 7, Enden Miem z numerem 8, Marcia Taliamento z numerem 10, Jolene Anderson z numerem 11, Rafaela Maschiadri z numerem 15, Cecilia Zandalassini z 19, Georgia Sotana z 22, Katrin Rez i z numerem 25, Laura Macki, 11 koszykarek dzisiaj przywiózł pod Wawel trener Miguel Mendes, asystentem którego jest Giustino Altobelli, a Wiślaczki, mistrzynie Polski, koszykarki Wisły Kampa Kraków zagrają dzisiaj w następującym składzie. Z numerem 9 Danuta Puter, z 10 Megan Simo, z numerem 11 Ewelina Kobryn, z numerem 13 Sandra Igera-Wide, z numerem 14 Magdalena Ziełtara, z 17 Ziomara Morrison, z numerem 21 Magdalena Puter, z numerem 22 Agnieszka Schottheimej, z numerem 24 Hindben Abdelkader i z numerem 25 Małgorzata Misiuk. Te koszykarki dzisiaj desygnował do składu meczowego trener Jose Hernandez oraz trener Jorge Aragones, asystent trenera Hernandeza. I za chwilę dowiemy się, jakie pierwsze piątki posyłają od pierwszej minuty w bój szkoleniowcy obu zespołów. Z tego, co widzimy w zespole, z tego, co widzicie Państwo na ekranie, w zespole Wisły Kraków jest to Megan Simons, Sandra Igera-Wide, Ziomara Morrison, Hindben Abdelkader i Ewelina Kobryn. A więc ta piątka zacznie to spotkanie w białych koszulkach, czyli w koszulkach Wisły Kampa Kraków. Natomiast zespół Famila z Kio dzisiaj w pomarańczowych trykotach. No i pierwsza piątka za chwilę nam się tutaj ujawni. Jak na razie jeszcze koszykarki są motywowane przez swoich trenerów. I zaraz pierwsza piątka zespołu z Włoch pojawi się na parkiecie. No i w barwach zespołu Famila z Kio pojawiła się Izabel Jakubu, Jolene Anderson, Nuria Martinez, Enden Miem i grająca z numerem 15 Cecilia Zandalassini. To jest pierwsza piątka zespołu Famila z Kio. I już za chwilę o pierwszą piłkę w tym spotkaniu powalczą Ewelina Kobryn i Izabel Jakubu. Jeszcze sędziowie upewniają się, czy wszystko jest w porządku, a sędziami tego meczu są Oskar Zlucis z Łotwy, Jelena Tomicz z Chorwacji i Anton Maklin z Rosji, komisarzem Witautas Kukarska z Litwy, a my właśnie zaczęliśmy spotkanie trzeciej kolejki grupy A Euroligi. Wisła Kampa Kraków, Famila z Kio, Hindben Abdelkader do Eweliny Kobryn, ale Wiślaczka przestrzeliła niestety ten pierwszy rzut i teraz pierwsza akcja ofensywna z zespołu z Włoch. Jakubo, Anderson, ponownie Izabel Jakubu i Jolene Anderson, Miem, teraz odważne wejście pod kosz grającej i z numerem 15 Cecilii Zandalassini i ona zdobywa pierwsze punkty. I grają Wiślaczki. Punkty dla Wisły Kraków są zaliczone, a więc Wiślaczki mają na swoim koncie dwa punkty, natomiast na tablicy wyników po stronie zespołu z Włoch cały czas widnieje 0 punktów, więc musiała tam wystąpić jakaś moja pomyłka. Widocznie Zandalassini przestrzeliła ten rzut. A więc na tablicy wyników jak na razie 2-0 dla Wisły Kraków. I jest szansa na zwiększenie tej przewagi. Hindben Abdelkader zagrała pod kosz idealnie do Eweliny Kobryn. No ale nie udało się tej piłki umieścić w koszu i ponownie grają koszykarki Famila z Kio. Nuria Martinez, Izabel Jakubu. Izabel Jakubu i walcząca z nią Ewelina Kobryn. Świetnie teraz dograła Izabel Jakubu do Enden Miem, ale ta popełniła błąd kroków, więc Wiślaczki rozpoczną z za linii bocznej.
No i kolejną akcję. Mistrzem Polski buduje Hindben Abdelkader. Ewelina Kobryń świetnie teraz uwolniła się od Izabel Jakubu. No i przy próbie rzutu była faulowana, a więc będą zapewne dwa rzuty wolne. Tak też pokazał sędzia. A na linii rzutów wolnych staje oczywiście faulowana przed chwilą Ewelina Kobryń. Szansa na zwiększenie przewagi Wisły Kampa Kraków. Tak też się dzieje. Trzeci punkt powędrował na konto podopiecznych Jose Ignacio Hernandeza. Czwartego oczka już nie udało się Ewelinie Kobryń dołożyć. Nuria Martinez. Jolene Anderson. Grają koszykarki z Włoch. Widać, że bardzo często wykorzystywana tutaj w grze będzie Izabel Jakubu. Teraz przestrzeliła Jolene Anderson. Szansa na szybką akcję. Megan Simmons. Ziomara Morrison, ale piłka wypadła już z kosza praktycznie. No i nie ma kolejnych punktów dla Wiślaczek. A koszykarki Familiskio budowały kolejną akcję, ale teraz było przewinienie w ataku Izabel Jakubu, która właśnie w tym momencie jest zmieniona przez Katrin Rez. No w krótkim odstępie czasu tak naprawdę Izabel Jakubu złapała już drugie przewinienie, więc trenerzy zdecydowali się puścić w bój Katrin Rez. Grają Wiślaczki pod koszem Ziomara Morrison i kolejne punkty zdobywa właśnie Ziomara Morrison, a więc Wisła Kampak prowadzi już 5-0 z Familią Skio, a do zakończenia pierwszej kwarty tego spotkania jeszcze 7 minut. Katrin Rez, Nuria Martinez osaczona tam przez Wiślaczki. I zaraz zobaczymy, co tam widzieli sędziowie. Widzieli faul Eweliny Kobryń i piłka z linii końcowej dla Familii Skio. Nuria Martinez, Katrin Rez, Enden Miem z pół dystansu i pierwsze punkty. Pierwsze dwa punkty dokładnie wędrują na konto zespołu z Italii. Ewelina Kobryń, naprzeciwko niej Katrin Rez. Ewelina Kobryń przez ręce, Katrin Rez, kolejne punkty dla Wiślaczek. Dobrze rozpoczęły to spotkanie podopieczne Jose Ignacio Hernandeza. Jak na razie bardzo dobrze w ataku. No i pomagały im trochę rywalki, które we własnej ofensywie mylą się. No i ma to odzwierciedlenie w wyniku. Teraz świetnie znaleziona podaniem Jolene Anderson zmniejsza trochę stratę swojego zespołu do mistrzyni Polski. Ben Abdelkader próbuje za trzy, ale niestety nie udało się tym razem. Nuria Martinez. Katrin Rez. Jolene Anderson, ale tam sędziowie widzieli przewinienie Sandry Igaravide. Nuria Martinez już tam pokazuje, jaki wariant będą rozgrywać koszykarki Familiskio. Anderson, Rez, Zandalassini. Piłka powędrowała do Nuri Martinez. Kończył się czas, 24 sekund, więc musiała rzucać Hiszpanka. No i taka wymuszona trochę próba, niecelna. Sandra Igaravide w odpowiedzi. Również z pół dystansu próbowała, ale nie udało się znaleźć drogi do kosza po raz kolejny. I Nuria Martinez buduje kolejną akcję swojego zespołu. Enden Miem. Na drugą stronę parkietu do Zandalassini, która zdobywa 3 punkty.
No i już na tablicy wyników mamy remis 7-7. A do końca tej kwarty jeszcze 4 minuty i 40 sekund. Odpowiada rzutem trzypunktowym Megan Simmons. A więc tylko przez chwilę był remis, od razu Wiślaczki wracają na prowadzenie w tym spotkaniu. No i zobaczymy, czy ten festiwal rzutów za trzy będzie trwał dalej, czy teraz koszykarki zdecydują się na inne opcje w ataku. Jolin Anderson do Katrin Res. Zbierają Wiślaczki, jest szansa na szybką akcję. Sandra Iger-Avide indywidualnie i jest faulowana przez Nurię Martinez. Jest to trzecie przewinienie koszykarek Family Skio w tej kwarcie przy dwóch faulach Wiślaczek. A zza linii bocznej wprowadzi do gry piłkę Megan Simmons. Sandra Iger-Avide, Hind Ben Abdelkader. Megan Simmons próbuje za trzy po raz kolejny i trafia po raz kolejny Megan Simmons za trzy. Wzrasta przewaga Wiślaczek. Teraz to 6 punktów. Nuria Martinez. Cały czas grają koszykarki z Włoch. Nic tam nie widzieli sędziowie. Megan Simmons napędza kolejny atak Wiślaczek. Ewelina Kobryn spod kosza. Niestety po raz kolejny ta piłka nie znalazła drogi do środka obręczy, ale próbuje ponownie za trzy Megan Simmons. I ponownie trafia. Świetna seria Megan Simmons od stanu 7-7. Tylko ona teraz punktuje i tylko rzutami za trzy. Trzecia celna trójka Megan Simmons. No i nie trzeba udawać, że ona jest teraz najskuteczniejszą koszykarką tego meczu. Trzy punkty ma na swoim koncie Ewelina Kobryn jeszcze. I po dwa oczka Hind Ben Abdelkader i Ziomara Morrison. Natomiast jeśli chodzi o zespół Family Skio, jak na razie trzypunktowa zdobycz na koncie grającej z numerem 15 Cecilii Zandalasini. Pamiętają Państwo ten celny rzut trzypunktowy, po którym zaczęła odpowiadać Megan Simmons. A po dwa punkty na swoim koncie zgromadziły grająca z numerem 7 Enden Miem i grająca z numerem 10 Jolin Anderson. Trener Jose Ignacio Hernandez na pewno jest zadowolony z tych pierwszych niespełna 7 minut gry w wykonaniu swoich podopiecznych, ale tutaj nie ma mowy o żadnym rozprężeniu. Wiślaczki muszą grać w pełni skoncentrowane przez cały czas trwania tego spotkania, bo w innym wypadku może to się bardzo źle skończyć. I rozpoczynają podopieczne Miguela Mendeza, Nuria Martinez, Enden Miem, Zandalassi nie oddała piłkę, Jolin Anderson. Anderson znalazła tam podaniem Enden Miem i ta trafia z pół dystansu za dwa punkty. I jak na razie na tablicy wyniku Wisła Kampak 16, Familia Skio 9. Hind Ben Abdelkader. Cały czas koszykarka Wisły Kampa Kraków. Megan Simmons. Ewelina Kobryn. Świetnie znalazła podaniem Ziomarę Morrison. To muszą być punkty i są dwa punkty dla Wiślaczek. No jak na razie mistrzynie Polski mają 9-punktową przewagę nad zespołem z Italii. Zandalassini. No przesadziła trochę z tym podaniem do Nuri Martinez. Dobrze, że kibice tam siedzący w pierwszym rzędzie na trybunach hali przy Raymonta 22 byli czujni i nic się nie stało. Zmiana w zespole Family Skio. Schodzi Nuria Martinez, schodzi również Cecilia Zandalassini, a na boisku melduje się Laura Macchi oraz grająca z numerem 19 Georgia Sotana. A Laura Macchi z numerem 25 na pomarańczowej koszulce.
Abdelkader. Igarawide. Igarawide. I trafia Sandra Igarawide za trzy. No niesamowicie grają koszykarki Wisły Kampa Kraków w tym elemencie gry. No i tym samym odjechały rywalkom. Teraz ostra fizyczna walka pod koszem Wisły Kampa Kraków, a piłka cały czas w posiadaniu Familii Skio. Próbuje ponownie z pół dystansu, jak przed kilkudziesięcioma sekundami Enden Miem, ale tym razem jest to rzut nieskuteczny. Ostro powalczyła tam o piłkę jeszcze Jolin Anderson, no ale nie wskurała zbyt wiele i zza linii końcowej piłkę do gry wprowadzi Hind Ben Abdelkader. Zmiana w zespole Wisły Kampa, również Ewelina Kobryn wędruje na odpoczynek na ławkę rezerwowych, zmieniana przez Małgorzatę Misiuk, grającą z numerem 25. I właśnie ona teraz przy piłce. Ben Abdelkader, Igarawide, Misiuk, Megan Simons, no teraz niestety przerwała tą swoją niesamowitą serię rzutów trzypunktowych. Ale odzyskała piłkę, jest szansa na kolejne punkty dla Wisły Kampa Kraków. Odważnie pod kosz Megan Simons. Wchodziła, no ale sędzia pokazał, że piłka jest przyznana Familii Skio, a więc niestety akcja Megan Simons zakończona niepowodzeniem. No tutaj trzeba by się było dokładnie przyjrzeć tej powtórce, czy faktycznie sędziowie mieli rację i faktycznie to Megan Simons ostatnia miała kontakt z piłką. Przygotowuje się już do wejścia Rafaela Maschiadri. Już sędzina Jelena Tomić z Chorwacji sygnalizuje tą zmianę. Maschiadri zmienia Jolin Anderson. Sandra Igarawide również tym razem w zespole Wisły Kampa Kraków. Oczywiście Sandra Igarawide powędrowała na ławkę rezerwowych, zamieniona przez Agnieszkę Schottheimer, a tymczasem wracając na parkiet Laura Macki zdobyła punkty dla Familii Skio i w tej chwili na tablicy wyników 21-12, a do zakończenia tej kwarty jeszcze niespełna 30 sekund. Ben Abdelkader, Agnieszka Schottheimer, problemy z chwytem piłki, trzeba rzucać, jeszcze sekunda do zakończenia tej akcji, no i rzut Ziomary Morrison, bardzo, bardzo wymuszony, no i nic z tej akcji nie wyszło, a Georgia Sotana buduje kolejny atak swojego zespołu, ale spod kosza pomyliła się Laura Macki i tym samym pierwsza kwarta kończy się wynikiem 21-12 na korzyść Wisły Kampa Kraków. Bardzo dobre otwarcie tego meczu, jeśli chodzi o koszykarki mistrzyń Polski, czyli koszykarki Wisły Kampa Kraków. No i mam nadzieję, że w kolejnych fragmentach tego spotkania gra Wiślaczek będzie równie dobra, co w tych pierwszych 10 minutach. Jeśli chodzi o tabelę grupy A Euroligi, to Wiślaczki jak na razie z dwoma porażkami zajmują siódme miejsce w grupie na 8 zespołów. Wiślaczki pamiętamy, przegrały dwa spotkania, pierwsze inauguracyjne w tym sezonie, które odbyło się, jak Państwo zapewne wiedzą, w hali Tauron Arena Kraków. Wiślaczki podejmowały no jednego z faworytów grupy A, Dynamo Kursk. No i po walce przegrały 61-67. Natomiast w drugim spotkaniu Wiślaczki pojechały do Pragi, aby zmierzyć się z tamtejszym USK. No i niestety wyjazd również zakończony niepowodzeniem. Wiślaczki przegrały 63-84 z zespołem ze stolicy Czech. Natomiast zespół Familii Skio ma na swoim koncie jedną porażkę z Fenerbahce Stambuł, 73-85 oczywiście, a w drugim spotkaniu swoim w tej grupie koszykarki z Włoch pokonały Unigior
77 do 65. I tym samym podopieczne Miguela Mendeza plasują się na czwartej pozycji w grupie, a my oczywiście mamy nadzieję, że to wszystko po dzisiejszym spotkaniu przy Raymonta 22 się zmieni, ale póki co dobre otwarcie drugiej kwarty przez grającą z numerem 19 George Sotane. Ben Abdelkader, Agnieszka Schottheimer, Małgorzata Misiuk, Megan Simons, Schottheimer, Ben Abdelkader próbuje za trzy, niestety piłka po raz kolejny rzucona nieskutecznie. I teraz odpowiedź drużyny z Włoch, spod kosza myli się Enden Miem, osaczona tam przez rywalki. Ale cały czas posiadają piłki koszykarki z Włoch. Próbowała teraz Laura Maki, ale nieskutecznie i Megan Simons napędza dynamicznie kolejną akcję. No ale zatrzymała się i będą budować atak pozycyjny Wiślaczki. Świetnie, piłka odegrana do Hind Ben Abdelkader. I teraz pojedynek 1 na 1. Abdelkader próbuje za 3 i trafia Hind Ben Abdelkader. A więc bardzo dobrze, jeśli chodzi o rzuty trzypunktowe, grają w tym spotkaniu. Jak na razie Wiślaczki, mam nadzieję, że tak zostanie do samego końca tego pojedynku. Świetnie Hind Ben Abdelkader z jednej strony kosza przemieściła się na drugą stronę boiska. Świetny rzut trzypunktowy. A teraz trafia Enden Miem. Mimo asysty koszykarek Wisły Kampa Kraków. A na tablicy wyników w tej chwili 24 Wisła, 16 Familia Skio. Agnieszka Schottheimer, Ewelina Kobryn. Agnieszka Schottheimer próbuje za trzy, ale nieskutecznie. I grają Włoszki. I trafia Georgia Sotana. Za trzy punkty Georgia Sotana, więc przewaga mistrzyń Polski w tej chwili zmalała do pięciu oczek i od razu reaguje na tą sytuację na parkiecie trener Jose Ignacio Hernandez, prosząc o przerwę dla swojego zespołu. A teraz faktycznie nieco pogorszył się ten procent skuteczności, jeśli chodzi o grę w ofensywie Wiślaczek. No a zaczęły trafiać koszykarki z Włoch. No i mamy odzwierciedlenie tej sytuacji w wyniku. Już tylko 5 punktów przewagi, ale mamy nadzieję, że Wiślaczki za chwilę ogarną tą całą sytuację. No i wrócimy do tego, co pamiętaliśmy podczas pierwszej kwarty tego spotkania. A do zakończenia pierwszej połowy tego meczu jeszcze 7 minut i 58 sekund. Koszkarki obydwu zespołów już na parkiecie. No i grę wznowiła Hind Ben Abdelkader. Megan Simons, Ewelina Kobryn, Hind Ben Abdelkader. Piłka zawędrowała na obwód do Megan Simons. Udało się jeszcze zebrać tą piłkę po rzucie Megan Simons Agnieszce Schottheimer. I faulowana. Teraz Ewelina Kobryn. Będzie szansa na zdobycie kolejnych punktów dla krakowianek. Na linii rzutów wolnych Ewelina Kobryn. Pierwszy rzut koszkarki Wisły Kampa Kraków celny. A druga próba Eweliny Kobryn niestety nieskuteczna. Georgia Sotana. Rafaela Maschiadri. Teraz znaleziona podaniem Enden Miem przez Laurę Maki. No i skutkuje to zdobyciem dwóch punktów dla Familii Skio. Ben Abdelkader, Małgorzata Misiuk, Megan Simons,
Nie dotarła niestety piłka do Eweliny Kobryn. Szansa na szybką akcję dla zespołu z Włoch. Giorgia Sottana. Dobrze, że zorientowała się Ewelina Kobryn, bo została trafiona w plecy piłką przez koszykarkę z Włoch. I teraz ma szansę zdobyć dwa łatwe, jak się okazało, punkty dla Wisły Kampa Kraków. Świetnie zwiodła tam rywalkę Ewelina Kobryn pod koszem. No i potem pozostała już tylko formalność, czyli umieszczenie piłki w koszu. Giorgia Sottana. Piłka jak po sznurku zawędrowała do Enden Miem. No i znowu zbyt łatwo dają sobie Wiślaczki rzucić te punkty. Zbyt mało koszykarki mistrzów Polski robią w tej chwili w defensywie. No i przewaga gospodyń w tej chwili to już tylko 4 punkty. Ben Abdelkader, Kobryn. Sędziowie nie widzieli tam przewinienia grącej z numerem 22 Katrin Rez. A więc i teraz gapiostwo w obronie Wiślaczek. Dobrze, że nie wykorzystała tego wspomniana przed chwilą przeze mnie Katrin Rez. Ale trafia Giorgia Sottana. No i przewaga mistrzyni Polski stopniała do 2 punktów. Już dłuższą chwilę męczą się w ataku podopieczny Jose Ignacio Hernandeza. Natomiast w obronie nastąpiło dziwne rozprężenie. Teraz zabrokowana przez Laurę Maki Hindben Abdelkader. Na szczęście w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie jest Ewelina Kobryn. Ale już coraz bliżej Wiślaczek są podopieczne Miguela Mendeza. Katrin Rez. Maschiadri oddała piłkę do Giorgi Sottany, ale teraz ten rzut nieskuteczny, ale nie ma zbiórki w zespole krakowskim. Giorgia Sottana, poprawka za 3 i trafia. I przewaga podopiecznych Jose Ignacio Hernandeza stopniała do 1 punkta. No bardzo, bardzo słabo teraz grają w defensywie Wiślaczki. Więc może trzeba teraz nadrobić to staraniami w ofensywie. Agnieszka Schottheimer, Ewelina Kobryn. Osaczona przez dwie rywalki. Ewelina Kobryn próbowała. Niestety nie udało się. Laura Macki próbuje, ona z kolei za 3. Jest zbiórka Eweliny Kobryn i przewinienie Katrin Rez. Piłka więc będzie przyznana Wiślaczkom. Mogły teraz tej akcji wyjść na prowadzenie koszykarki z Włoch, no ale na szczęście dla Wiślaczek tak się nie stało. Teraz zmieniana jest Enden Miem przez Izabel Jakubu. A Sandra Igeravide na spółkę z Hindben Abdelkader będą teraz budowały kolejną akcję ofensywną Wiślaczek. Igeravide. Ben Abdelkader próbuje za 3. No i niestety piłka zatańczyła tam po tablicy. Co skutkuje przyznaniem piłki dla Familii Skio. Słyszalna teraz zapewne przez Państwa grupa kibiców, ubrana oczywiście na pomarańczowo. Grupa kibiców oczywiście Familii Skio głośno dopingują swoje ulubienice. No jak na razie ten doping przyniósł koszykarkom z Włoch zmniejszenie strat. Zobaczymy, co będzie dalej. Maschiadri nieprzypilnowana przez Hindben Abdelkader i kończy się to zdobyciem 3 punktów. I o czas od razu prosi trener Jose Ignacio Hernandez. Straszne rzeczy teraz uprawiają w defensywie Wiślaczki. Bardzo łatwo znajdują się w pozycjach rzutowych koszykarki Familii Skio. No i bardzo dużą część tych sytuacji rzutowych zamieniają na punkty. No jeśli się nie mylę, po raz pierwszy w tym meczu na prowadzenie wyszły podopieczne Miguela Menteza.
A do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania jeszcze 3 minuty i 37 sekund. Oczywiście nikt tutaj pod Wawelem nie spodziewał się, że to będzie prosty mecz. Wiślaczki mają w porównaniu z poprzednim sezonem Euroligi całkowicie nową drużynę. I wszystkie mecze teraz dla Wiślaczek będą ciężkie, no ale ta pierwsza kwarta zdecydowanie rozbudziła apetyty krakowskich kibiców. Niestety teraz słaba gra w obronie. No i dobra skuteczność koszykarek z Włoch spowodowały to, że już na tablicy wyników wynik z punktu widzenia gospodyń niekorzystny. Sandra Igarawide i Magdalena Ziełtara. Teraz to one będą napędzać kolejny atak Wisły Kampa Kraków. Atak, mamy nadzieję, zakończony zdobyciem punktów. Igarawide. Małgorzata Misiuk próbuje za trzy, po raz kolejny nieskutecznie. Georgia Sotana, Izabel Jakubo naprzeciwko niej, Ziomara Morrison. Próbowała tam jeszcze powalczyć pod koszem Magdalena Ziętara i dzięki jej wydatnej pomocy Wiślaczki wyszły z opresji. Hindben Abdelkader, Małgorzata Misiuk, Magda Ziętara, Ziomara Morrison, faulowana. Przez Georgię Sotanę, tak pokazał sędzia. Pierwsze przewinienie tej koszykarki w tym spotkaniu. Sandra Igarawide rozpoczęła za linii bocznej. Ben Abdelkader, Misiuk próbuje, po raz kolejny piłka nie znajduje drogi do kosza. Świetne teraz podanie tym lobem Georgii Sotany w stronę Laury Maki. No i przewinienia tam Magdalena Ziełtara, przyznała się od razu do tego faulu, podniosła rękę w górę. Teraz podwójna zmiana w zespole Wisły Kampa Kraków. Ben Abdelkader i Misiuk wędrują na ławkę rezerwowych, zmieniane przez Ewelinę Kobryn i Megan Simons. Może ta zmiana nieco poprawi ofensywną jakość Wiślaczek. Izabel Jakubu rzucała przez ręce Eweliny Kobryn. Mi na szczęście dla Wiślaczek nie udało się zdobyć punktów. Izabel Jakubu. Więc gospodynie grają kolejny atak. Igarawide. Kobryn. Ziomara Morrison próbuje. Ona za trzy punkty. I trafia Ziomara Morrison. A więc Wiślaczki ponownie w tym spotkaniu wychodzą na prowadzenie. 32 Wisła, 31 Famila Skio i 2 minuty 10 sekund do zakończenia tej kwarty. Laura Macki, świetne podanie przez całą szerokość parkietu, znalazła tam tym podaniem grającą z numerem 11 Rafaele Maschiadri. No i ta zdobyła 2 punkty. I po raz kolejny zmieniło nam się prowadzenie. Teraz liderują koszykarki ze Skio. Izabel Jakubu, jest to jej trzecie przewinienie w tym spotkaniu. I od razu trener Miguel Mendez ściąga tą zawodniczkę. Schodzi również grająca z numerem 11 Rafaela Maschiadri, ta, która przed chwilą zdobyła punkty, a na parkiecie pojawiły się Jolene Anderson i Enden Miem. Ziomara Morrison, dwa rzuty wolne przed tą koszykarką. No i w tej chwili mamy remis na tablicy wyników po 33. A po tym rzucie Ziomary Morrison Wisła Kampa Kraków po raz kolejny wychodzi na prowadzenie. 34 Wisła, 33 Famila Skio. Georgia Sotana, Katrin Res, Enden Miem, Jolene Anderson, Enden Miem, problemy teraz z chwytem piłki.
i Wiślaczki przed szansą na zdobycie kolejnych oczek. Sandra Igera-Wide. Igera-Wide. Indywidualnie Sandra Igera-Wide. Ach, piłka zatańczyła tam po obręczy i aż szkoda, że nie wpadła do środka. Bardzo ładna, indywidualna akcja Sandry Igera-Wide. Zabrakło wykończenia. Faulowała teraz Magdalena Ziełtara Laurę Makki. Drugie przewinienie Magdaleny Ziełtary w tym spotkaniu. Jeśli chodzi o faule zespołowe, to Wisła Kampak ma ich na swoim koncie w tej chwili 3. Familiaskio 4. Ale to Familiaskio jest na prowadzeniu w tym spotkaniu dzięki celnemu rzutowi za 2 punkty Georgi Sotany. Magdalena Ziełtara. Piłka pod kosz do Eweliny Kobryń. Ostro tam walcząca Wiślaczka z dwoma rywalkami. Sandra Igera-Wide próbuje za 3, niestety nieskutecznie, ale zbiera Ziomara Morrison. Piłka po raz kolejny nie trafia do kosza. I po raz kolejny nie trafia do kosza. Ale do 3 razy sztuka. Nie poddała się Ziomara Morrison. I kolejna zmiana lidera w tym spotkaniu. Georgia Sotana. Katrin Res. Laura Makki. Naprzeciwko niej Ziomara Morrison. Jolin Anderson, ale zgubiła piłkę. Szansa na szybką, dobrą akcję Wiślaczek. Igera-Wide. Zwolniła. Podała do Hind Abdelkader. A ta przestrzeliła rzut za 3 punkty. No i tym akcentem kończy się pierwsza połowa tego spotkania. Póki co Wiślaczki prowadzą 36 do 35, ale wynik jest cały czas na styku od momentu, aż Wiślaczki dały sobie wydrzeć to prowadzenie w połowie drugiej kwarty, co tylko dobrze nam zwiastuje przed drugą połową tego spotkania, bo zapowiadają się naprawdę bardzo, bardzo duże emocje. A na parkiet hali przy Reymonta 22 zapraszam za kilka minut po krótkiej przerwie.
I wracamy powoli na parkiet hali przy Raymonta 22. Jak na razie po pierwszej połowie trzeciego meczu w grupie A Euroligi kobiet sezonu 2016-2017 Wisła Kampa Kraków prowadzi z drużyną Familaski od 36 do 35. No i tak z przymrużeniem oka można powiedzieć, że dobrze, że ten pierwszy rzut zespołu Familaskio był niecelny, ten, który ja oczywiście zaliczyłem jako dwa punkty najpierw, bo w innym wypadku, jeśli ten rzut byłby celny, Familaskio by prowadziła po pierwszej połowie, no ale na szczęście tak nie jest, oczywiście naszą pomyłkę jeszcze raz, tą pomyłkę jeszcze raz przepraszam i oczywiście zrzucam to na karb tych emocji wielkich, jakie towarzyszą temu spotkaniu, no bo wszyscy tutaj czekamy pod Wawelem na pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach Euroligi Wiślaczek. No i mam nadzieję, że teraz wszystkie punkty, te zdobyte i te głównie dla Wiślaczek oczywiście zdobyte, uda się teraz bez żadnych przeszkód zobaczyć i skomentować oczywiście dla Państwa na Wisła TV. A koszykarki obydwu zespołów wracają już powoli na parkiet. No i rozpoczniemy drugą połowę tego meczu. Już za chwilkę jeszcze sędziowie dopełniają wszystkich formalności, sprawdzają, czy wszystko jest w zgodzie z przepisami. No i zaczęliśmy. Hind Ben Abdelkader rozpoczęła podaniem do Sandry Igeravide. Ziomara Morrison. Ben Abdelkader. Ewelina Kobryn. Naprzeciwko niej grąca z numerem 22 Katrin Ross. Jolene Anderson. Cały czas teraz grają koszykarki z Włoch. Enden Miem. I naprzeciwko niej Ziomara Morrison, indywidualnie Enden Miem. Teraz Nuria Martinez odegrała do Jolene Anderson. Jest zbiórka Megan Simmons. Indywidualnie, dynamicznie Megan Simmons. Ach, szkoda po raz kolejny, że nie trafia Megan Simmons, która do tej pory zdobyła 9 punktów. Pamiętamy tą serię trzech rzutów trzypunktowych. No i te trzy rzuty jak na razie. Punkty z tych rzutów składają się na zdobycz Megan Simmons w tym spotkaniu. Nie jest ona najskuteczniejszą Wiślaczką, gdyż najskuteczniejszą jest póki co Ziomara Morrison, która zgromadziła na swoim koncie 11 oczek. I ona teraz próbuje i powiększa swój dorobek punktowy o kolejne dwa oczka. A więc Wiślaczki dobrze wchodzą w tą drugą połowę tego meczu. Przypominamy, bardzo dobra pierwsza kwarta, rewelacyjna pierwsza kwarta w wykonaniu Wisły Kampa Kraków. Wygrana 21 do 12 jeszcze na początku drugiej kwarty. Wszystko było ok, ale potem posypała się przede wszystkim gra w obronie. No i teraz również dobrze się nie zaczyna gra w obronie dla Wisły Kampa Kraków, ponieważ punkty zdobyła Rafaela Maschiadri. I na tablicy wyników mamy remis. Ziomara Morrison pod koszem faulowana przez Enden Miem. No i zaraz wynik może się zmienić. Ziomara Morrison, najskuteczniejsza jak na razie koszykarka tego spotkania, wyprzedza o punkt Georgia Sotane. No w tym momencie o dwa punkty już góruje w zdobyczy punktowej nad rywalką z zespołu Familaskio. Ziomara Morrison. Szkoda, że teraz nie udało się zdobyć punktu, a więc jedno oczko zapasu mistrzyń Polski nad drużyną z Włoch. Nuria Martinez. Katrin Ross, Enden Miem. Za łatwo te punkty zdobywają. Zdecydowanie za łatwo zdobywają te punkty koszykarki Familaskio. Brakuje tutaj nieco bardziej agresywnej obrony. Myślę, że na to zwraca uwagę trener Jose Ignacio Hernandez w czasie przerwy. No ale brakuje jeszcze dobrego wykonania tych zaleceń trenera. Ewelina Kobryn. Świetnie. Będzie szansa na akcję. 2 plus 1. Ewelina Kobryn podczas oddawania tego sztu była faulowana zdaniem sędziów. No jest szansa
na zdobycie kolejnego punktu przez Ewelinę Kobryn. Tak też się dzieje. 11 oczko na koncie Wiślaczki. Maschiadri. Piłka zawędrowała teraz do Nuri Martinez. Nuria Martinez przestrzeliła na szczęście ten rzut. Szkoda, że nie udało się Ziomarze Morrison tej piłki chwycić w ręce. Cały czas w posiadaniu piłki są podopieczne Miguela Mendeza. Ale na zakończenie tej akcji rzutem mają jeszcze 4 sekundy. Nuria Martinez indywidualnie. Nie, jest zbiórka Ziomary Morrison, ale niestety Ziomara Morrison po zbiórce oddała piłkę do Eweliny Kobryn, która już stała na linii końcowej albo za linią końcową. No i cały czas grać będą koszykarki Family Skio, a konkretnie rozpocznie Nuria Martinez. I 14 sekund na tą akcję podopieczny Miguela Mendeza. Nuria Martinez dynamicznie, ale nieskutecznie i szansa dla Megan Simons. Megan Simons teraz indywidualna akcja przeciwko Jolin Anderson. Zbiórka w ataku Ziomary Morrison. Sandra Igeravide. Ładnie Sandra Igeravide teraz wykończyła tą akcję. No i powiększa się przewaga Białej Gwiazdy. Tym razem to 4 punkty, ale nie zapominajmy, że Wiślaczki... Był taki moment tego spotkania, że Wiślaczki prowadziły już z Familią Skio 12 punktami. No a teraz prowadzą tylko 2. Po rzucie Katrin Res. Prowadziły w tym meczu również koszykarki z Włoch, ale ich największe prowadzenie to było 2 punkty. Można powiedzieć, że tutaj cały czas ten mecz jest na styku z lekkim skazaniem na Wiślaczki, przynajmniej w tej pierwszej połowie. I mam nadzieję, że druga połowa to już będzie takie bardzo wyraźne wskazanie na mistrzynię Polski. Maschiadri. Jolin Anderson. Znalazła podaniem Katrin Res. I mamy remis na tablicy wyników, a do zakończenia trzeciej kwarty jeszcze 5 minut i 13 sekund. Igeravide. Kobryn. Ben Abdelkader przestrzeliła, nie ma teraz celnego rzutu. I Familia Skio przed szansą na wyjście, na prowadzenie w tym meczu. Po raz kolejny z przymrużeniem oka można powiedzieć, że na najwyższe prowadzenie w tym meczu. Może teraz wyjść Familia Skio. Teraz wydaje się, że nieco przypadkowe przewinienie jednej z Wiślaczek. Małgorzata Misiuk teraz pojawi się na parkiecie, zmienia Ziomarę Morrison. Zmiany również w drużynie z Włoch. Ta, która poczyniła duże szkody Wiślaczkom. Georgia Sotana wchodzi na parkiet. No i Izabel Jakubu. Dzisiaj oszczędnie siłami Izabel Jakubu gospodaruje trener Mendez, no ale ma to związek przede wszystkim z tymi faulami, przewinieniami, które szybko złapała za faule. Izabel Jakubu ma ich na swoim koncie 3. Trafia Sandra Igeravide. I Wiślaczki 2 punkty przewagi. Enden Miem, Georgia Sotana, Izabel Jakubu. Poradziła sobie z kryjącą ją tam, przeszkadzającą jej Eweliną Kobryn. I kolejny remis w tym spotkaniu. Ben Abdelkader, Kobryn, Igeravide. Sandra Igeravide i kolejne punkty dla Wisły zdobywa Sandra Igeravide. I Jakubu. Świetnie teraz odebrała tą piłkę, przechwyciła podanie do Enden Miem Małgorzata Misiuk. Megan Simons, no niestety teraz ta próba trzypunktowa nieskuteczna. Szkoda, bo w pierwszej kwarcie cały czas przypominam tą serię świetną. 3 razy z rzędu za 3 punkty. No i mam nadzieję, że do tej dyspozycji strzeleckiej jeszcze Megan Simons w tym spotkaniu powróci. Sandra Igeravide indywidualnie z pół dystansu i teraz
To właśnie Sandra Igera-Wide wzięła na siebie ciężar zdobywania punktów. W tej chwili na tablicy wyników 50 Wisła, 46 Famila-Skio. Jolin Anderson, Maschiadri, Miem, Sotana, Georgia Sotana, faulowana zdaniem sędziów przez Małgorzatę Misiuk. I zmiany w drużynie ze Skio, Laura Maki i Cecilia Zandalassini meldują się na parkiecie. Nie ma Jolin Anderson i nie ma Enden Miem w tej chwili na parkiecie w barwach włoskiego zespołu. Przechwyt teraz. Megan Simons. No i po raz kolejny niecelny rzut Megan Simons. Szkoda, takie akcje Wisła musi wykorzystywać. Akcje po przechwytach trzeba zakończyć zdobyciem punktów. Izabel Jakubo radzi sobie po raz kolejny z koszykarkami Wisły Kampak Kraków. No i ta przewaga Wiślaczek maleje do dwóch oczek. Tak teraz w tym fragmencie tego spotkania cały czas to oscyluje w tej granicy. 2-4 punkty. No i teraz na 4 punkty podskoczyło prowadzenie Wiślaczek Sandra Igera-Wide. Georgia Sotana. Potrzebna jest agresywniejsza, bardziej agresywna obrona Wiślaczek. I mam nadzieję, że ten doping, który teraz tutaj jest w hali przy Remonta 22, pomoże w tym, no ale niestety teraz za łatwo. Za łatwo grająca z numerem 15 Cecilia Zandalassini, przepraszam, zdobywa te punkty. Zbyt łatwo Wiślaczki trwonią tą przewagę. Dobrze, że teraz trafiła Ben Abdelkader. Zandalassini. Laura Maki. Zandalassini. Nie udało się. Mają piłkę w swoich rękach Wiślaczki. Ben Abdelkader. Ewelina Kobryn. Walczy z Izabel Jakubą i poradziła sobie. Ewelina Kobryn. No i o czas poprosił trener Familiskio Miguel Mendez. Jak na razie 6 punktów zapasu mają koszykarki mistrzyni Polski nad zespołem Familiskio. No i mamy nadzieję oczywiście wszyscy tutaj w hali przy Remonta 22, że ta przewaga będzie już tylko rosła. Świetnie, już od jakiegoś czasu gra Sandra Igera-Wide. W tej chwili ma na swoim koncie 13 punktów. Podobnie jak Ewelina Kobryn. Najskuteczniejsza Ziomara Morrison, 14 punktów. Te trzy koszykarki zdecydowanie wyprzedzają w zdobyczy punktowej swojej koleżanki. Może jeszcze tam próbuje do nich doszusować Megan Simons, ale pamiętamy, zdobycz 9-punktowa tylko z pierwszej połowy tego spotkania. Mamy nadzieję, że to się zmieni w tej kwarcie już. Jeśli chodzi o przewinienia, to póki co oba zespoły mają na swoim koncie po 2 faule zespołowe. No jeśli chodzi o indywidualne rzeczy, to jeszcze nie ma w zespole Wisły Kampa Kraków koszykarki bezpośrednio zagrożonej przed wczesnym zakończeniem tego spotkania. Są trzy zawodniczki, które mają po 2 przewinienia, więc jak na razie bezpiecznie. No a teraz niespełna 47 sekund do zakończenia tej kwarty. Wiślaczki prowadzą 6 punktami, ale piłka cały czas w rękach koszykarek z Włoch. Georgia Sotana za chwilę rozpocznie kolejną akcję swojego zespołu i ma na wykonanie rzutów tej akcji tylko 6 sekund. Izabel Jakubu. Izabel Jakubu dobrze trafia z pół dystansu. 4 punkty zapasu Wiślaczek. Ben Abdelkader. Hint Ben Abdelkader do Małgorzaty Misiuk. Dobrze znalazła Małgorzaty Misiuk.
I trafia Małgorzata Misiuk za trzy. Bardzo dobra akcja, Wiślaczek świetnie wypatrzyła tam Małgorzatę Misiuk, Hind Ben Abdelkader. I świetnie, że ta akcja zakończyła się zdobyciem punktów dla Wisły. Ale od razu odpowiada Georgia Sotana, zostawiona sama sobie. Trzeba rzucać, dobiega czas, dobiega końca czas gry w tej kwarcie. Niestety Megan Simmons, no nie dało się tym sytuacyjnym rzutem doprowadzić do zdobycia punktów, ale przed 10 minutami czwartej odsłony tego spotkania Wiślaczki mają czteropunktowy zapas nad rywalkami. No i pozostaje teraz to tylko utrzymać albo powiększyć. W każdym razie zapowiada się, że cały czas tutaj będzie wszystko na styku. A zmieniła nam się w międzyczasie liderka, jeśli chodzi o zdobycze punktową. Po tym rzucie przed kilkudziesięciu sekund na czoło tej klasyfikacji wyszła grająca z numerem 19 Georgia Sotana z Family Skio. W jej zespole kroku próbuje jej dotrzymać grająca z numerem 7 Enden Miem. Reszta, ona zdobyła 12 oczek, reszta zawodniczek nie ma dwucyfrowej zdobyczy na swoim koncie póki co. Mam nadzieję, że Wiślaczki swoją grą w defensywie jak najdłużej sprawią, że tak zostanie. No ale zdecydowanie, jeśli tutaj Wisła Kampak myśli o zwycięstwie w tym spotkaniu, trzeba zdecydowanie poprawić grę w obronie. Już to wyglądało lepiej niż w poprzedniej kwarcie, ale mimo wszystko jest daleko od optymalnej formy, o tak to nazwijmy, Wiślaczek. Ta kwarta zakończona wynikiem 23 do 20 dla Wiślaczek, a więc powiedzmy, że w defensywie oba zespoły no nie pokazują jakiejś rewelacyjnej formy. I mam nadzieję, że akurat ta sytuacja w przypadku Family Skio nie ulegnie zmianie. Laura Maki, zaczęliśmy 10 minut czwartej kwarty przed nami, już niespełna. Georgia Sotana pomyliła się tym razem, ale świetnie dobija spod kosza Izabel Jakubu, zostawiona po raz kolejny. I od razu wzięły się do odrabiania strat koszykarki z Włoch. Sandra Igeravide. Ziomara Morrison, Sandra Igeravide. Niestety piłka w posiadaniu Family Skio. Georgia Sotana. Nuria Martinez. Nuria Martinez. Indywidualnie już widzieliśmy takie akcje dzisiaj. Teraz zdecydowała się Nuria Martinez na odegranie piłki do Izabel Jakubu. Nie było tam żadnego przewinienia, jeśli chodzi o włoski zespół. Dlatego na tablicy wyników mamy remis 59 do 59. Mogła to zmienić Ewelina Kobryn, ale się nie udało. Laura Maki. Nuria Martinez, Enden Miem, Izabel Jakubu, Enden Miem, no i Enden Miem zdobywa dwa punkty i Familia Skio wychodzi na prowadzenie. Wiślaczki teraz muszą gonić rywalki. Złe podanie teraz Sandry Igeravide do Eweliny Kobryn. Ewelina Kobryn nie chwyciła tej piłki, zdaniem sędziów nie była faulowana, więc Włoszki teraz spokojnie będą grały swoją akcję. I teraz z kolei sędziowie widzieli przewinienie Eweliny Kobryn na Izabel Jakubu. Będzie czas dla Jose Ignacio Hernandeza. No i Wiślaczki teraz w mało komfortowej sytuacji. Nie dość, że przegrywają 59 do 61, no to jeszcze nie mają piłki w swoich rękach, nie mogą tego od razu, tej straty odrobić. Drodzy Państwo, tak jak wspominałem, jest to trzecia kolejka Euroligi.
grupy A. Kolejny mecz Wiślaczki zagrają na wyjeździe z Unigior 1 grudnia. I potem dwa mecze domowe czekają nas w Krakowie. Pierwszy 7 grudnia o 19 z Fenerbahce Stambuł. I drugi z tych meczów domowych 14 grudnia, czyli tydzień później. Również o 19 Wiślaczki zagrają z zespołem Mersin Bujuk Sehir Belediyesi. Ale to dopiero w przyszłości nas czeka, w przyszłym miesiącu. Już te mecze oba, tak jak wspominałem, w grudniu, 7 i 14 grudnia te mecze w hali przy Remonta 22. Oczywiście zapraszamy wszystkich Państwa na te spotkania. No ale wracamy na parkiet dzisiaj, 9 listopada. Ci Wiślaczki mierzą się z zespołem Famila Skio. Najniżej tu wolnych Izabel Jakubu i strata mistrzyń Polski do włoskiego zespołu w tej chwili to już 3 punkty, a za chwilę po tym rzucie Izabel Jakubu mogło zrobić jeszcze gorzej, ale na szczęście nie udało się Francuzce zdobyć punktów. Ziomara Morrison, Hind Ben Abdelkader, Małgorzata Misiuk, Morrison znalazła podaniem Ewelinę Kobryn. Ewelina Kobryn walczyła pod koszem z Laurą Maki i była faulowana koszykarka Białej Gwiazdy, a więc będą dwa rzuty wolne. No i szansa na to, żeby po tych dwóch rzutach wolnych przewaga Famili Skio była tylko jednopunktowa. Połowa planu wykonana. No jeszcze na nieszczęście dla krakowskich kibiców druga połowa już nie była taka dobra jak ta pierwsza. Druga połowa planu oczywiście dla Eweliny Kobryn. Za to Izabel Jakubu punktuje teraz spod kosza bardzo często. Ma już na swoim koncie 13 punktów ta koszykarka. Ewelina Kobryn, Małgorzata Misiuk, Kobryn przez ręce rzucała Enden Miem. Sędziowie nie widzieli teraz faulu. Po raz kolejny pokazywała tam Ewelina Kobryn, że było przewinienie. Dobrze, że teraz w obronie znalazła się Sandra Igera-Wide. Trzeba w tej akcji zdobyć punkty. Sandra Igera-Wide świetnie wykonała tą akcję. Zwiodła jednym prostym zwodem dwie koszykarki rywalek. I mamy tylko dwa punkty straty w tej chwili do zespołu z Włoch. Jedna dobra akcja w obronie, jedna dobra akcja w ofensywie i tej straty już nie będzie, ale trzeba teraz to wykonać. Enden Miem walczyła z nią Małgorzata Misiuk, no i na tyle skutecznie, że Enden Miem nie trafiła do kosza. Hind Ben Abdelkader. Szansa dla Wisły na przynajmniej zrównanie się punktami z rywalkami. Dużo teraz grają na Ewelinę Kobryń, jej koleżanki. No zobaczymy, czy w tej akcji również tak się zdarzy. Ziomara Morrison oddała piłkę do Małgorzaty Misiuk. Ta była tam chyba lekko przyblokowana przez Laurę Maki. No i to spowodowało, że piłka nie dofrunęła do obręczy. Georgia Sotana. Izabel Jakubu pod koszem naprzeciwko niej. Ewelina Kobryn. Ale teraz zabójczo skuteczna spod kosza jest Izabel Jakubu. 4 punkty przewagi włoskiego zespołu. Ewelina Kobryn. Ewelina Kobryn. Ben Abdelkader. Ziomara Morrison szybko odwróciła się przy asyście Georgii Sotana. I świetnie, że zdobyła teraz 2 punkty. Nuria Martinez. Laura Maki. Podanie kolejne do Izabel Jakubu. Ta jest faulowana. Na szczęście dla niej, dla nas, ta piłka jeszcze nie wpadła do kosza, bo byłaby... Zostałaby Izabel Jakubu przed szansą na akcję 2 plus 1. No ale i tak stoi przed szansą o zdobycie 2 punktów.
Megan Simmons jest na parkiecie. Zmieniła Sandra Igaravide. No może teraz Megan Simmons włączy te swoje rzuty za trzy punkty, te, które pokazywała w pierwszej połowie tego spotkania. No ale na razie trzeba czekać na to, co zrobi Izabel Jakubu, a jak na razie pierwszy rzut celny francuski grającej w barwach Family Skio. Izabel Jakubu. Trzy punkty przewagi Family Skio. Już cztery, a do zakończenia tej kwarty jeszcze 5 minut i 25 sekund. Megan Simmons, Ben Abdelkader. Ziomara Morrison, Ewelina Kobryn, faulowana przez Enden Miem. No i będą dwa rzuty wolne. Ewelina Kobryn może zmniejszyć tą stratę do rywalek. No, troszkę zacięły się teraz w ofensywie Wiślaczki. Troszkę już nie przychodzi tak łatwo zdobywanie punktów Wiślaczkom, jak przynajmniej, jak chociażby w pierwszej kwarcie, czy parę minut temu jeszcze. Grają bardzo mocno z rywami poszczególne koszykarki Białej Gwiazdy, tak to można powiedzieć. Bo i Igaravide, i Megan Simmons mają fragmenty dobrej gry, ale przeplatają je fragmentami słabszej gry w ofensywie. No teraz nie ma już czasu na tą słabszą grę, pozostał już czas tylko na tą dobrą, świetną grę w ofensywie. No ale trzeba powalczyć o takie piłki jak teraz w obronie. Enden Miem z pół dystansu i trafia za dwa. Enden Miem. 5 punktów przewagi w Family Skio. Najwyższa przewaga tego zespołu w tym spotkaniu. Ziomara Morrison, naprzeciwko niej Izabel Jakubu. Fauluje Izabel Jakubu. No i nie zgadza się z tą decyzją sędziów francuska. No ale tutaj nic się nie zmieni, będą dwa rzuty wolne. Ziomara Morrison, no i musi te dwa rzuty wolne trafić. Ewelina Kobryn siada na ławkę rezerwowych, zmieniana jest przez Sandrę Igaravide. Coś tam jeszcze próbują ustalić trenerzy zespołu z Włoch. Na linii rzutów wolnych czeka cały czas na piłkę Ziomara Morrison. W obronie już stanęły przygotowane na to, że Ziomara Morrison trafi swój drugi rzut. Koleżanki, ale niestety nie okazało się to realne. Grają Włoszki. Laura Macchi, Giorgia Sotana, Laura Macchi, Nuria Martinez. Zawędrowała piłka do Enden Miem. No i teraz zdaniem sędziów Hind Ben Abdelkader. Tak pokazali sędziowie. Hind Ben Abdelkader faulowała zdaniem sędziów jedną z koszykarek z Włoch i piłka w posiadaniu Family Skio. Ach, dobrze, że ten rzut nie trafiła Giorgia Sotana, bo byłoby już bardzo ciężko roztrwonić tą przewagę Family Skio. Ben Abdelkader, Ziomara Morrison, muszą być 2 punkty i są 2 punkty dla Wisły Kampa Kraków. I jeszcze 2 brakuje mistrzyniom Polski do tego, aby na tablicy wyników widniał remis. Katrin Rez, faulowana. Małgorzata Misiuk przewinęła i Małgorzata Misiuk teraz schodzi na ławkę rezerwowych. Zmieniana jest przez Ewelinę Kobryń. Jest na parkiecie również Jolin Anderson. Zmieniła Giorgia Sotanę. 4. Jest Izabel Jakubu na parkiecie, która teraz tam się przypychała przed chwilą z Ziomarą Morrison.
Sandra Igera-Wider. Zmaga się doping w hali przy Raymonta 22. On jest teraz bardzo potrzebny koszykarkom Jose Ignacio Hernandeza. Sandra Igera-Wider. Ach, szkoda, że ta piłka nie wpadła, że ta próba była nieudana. Czas nieubłaganie biegnie. Jeszcze 3 minuty i 8 sekund. Dwa punkty straty. Wiśniaczki mają na swoim koncie 4 przewinienia. Familia Skio 3. To są najważniejsze informacje, które trzeba wiedzieć. Nie trafiła spod kosza Jakubu. Rzucała jeszcze przez ręce Eweliny Kobryń i trafiła. I ponownie 4-punktowa przewaga Familii Skio. Ziomara Morrison. Troszkę za mało dynamicznie, ale fauluje Izabel Jakubo, zdaniem sędziów. Tak jest, tak pokazują sędziowie. Izabel Jakubo faulowała. Zmiana w zespole Familii Skio. Schodzi Nuria Martinez, wchodzi Georgia Sotana. Izabel Jakubo ma już na swoim koncie 4 przewinienia, więc każde następne. Następne przewinienie, nie każde następne. Następne zakończy jej udział w tym spotkaniu. A my gramy. Megan Simons z pół dystansu. Nie przełamała tej swojej nieskuteczności, ale wiśniaczki mają piłkę. Megan Simons próbuje za 2. Po raz kolejny ta piłka nie wpada. I tylko jęk zawodu tutaj poniósł się po trybunach hali przy Raymonta 22. No na idealnej pozycji do rzutu była Megan Simons. Sama tą pozycję sobie wypracowała. Zabrakło wykończenia. Georgia Sotana. Laura Macki zostawiona sama sobie i łatwe punkty dla Familii Skio. Będzie czas dla trenera Jose Ignacio Hernandeza. Zaczyna się robić niewesoło. Ciężka sytuacja Wiślaczek. 2 minuty 9 sekund do końca. 6 punktów straty mają mistrzynie Polski. No ja się będę upierał, że brakuje dobrej obrony w tym spotkaniu. Brakuje zdecydowanie bardziej agresywnej, bardziej twardej gry w defensywie Wiślaczkom. Chyba w ogóle w tym spotkaniu tej gry nie było. Na początku chyba to zespół Familii Skio podał rękę Wiślaczkom. I Wiślaczki jakby rozochocone tym, że dobrze szło w ofensywie, a rywalki nie trafiały. Zapomniały o tej defensywie. Mamy nadzieję, że ta defensywa jeszcze na te ostatnie 2 minuty wróci. Ale niestety teraz trzeba jeszcze dołożyć coś w ataku. Dołożyć i to bardzo dużo. Nieco ponad 2 minuty jeszcze zostaje Wiślaczkom. Jest Ziomara Morrison, Ewelina Kobryn, Megan Simons, Sandra Igera-Wider i Hind Ben Abdelkader. Czyli ta pierwsza piątka Wiślaczek posyła wszystko, co ma najlepsze w bój Jose Ignacio Hernandez. No i zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Ben Abdelkader troszkę za długo, nie mają Wiślaczki czasu na taką grę. Ziomara Morrison wchodzi pod kosz, odpuściła Izabel Jakubu. Ona wiedziała, czym to się może skończyć. Wie, że mają jeszcze zapas. Ona i jej koleżanki. A obecność Izabel Jakubu w ofensywie jest tutaj no zbawienna dla gry Familii Skio. 19 punktów ma na swoim koncie w tej chwili Izabel Jakubu. Zbierają piłkę na atakowanej tablicy koszykarki z Włoch. Skończył się czas 24 sekund. I będą grały Wiślaczki. 4 punkty straty. Minuta 23. Jeden punktów ma na swoim koncie Ziomara Morrison. Ona jest najskuteczniejsza, więc może ona teraz weźmie ciężar gry na swoje barki, na swoje ramiona. Megan Simons próbuje za 3. Trafia! W najlepszym z możliwych momentów odbudowuje się Megan Simons. I już tylko 1 punkt straty i od razu reaguje trener Miguel Mendez. Prosząc o czas. 73 Wisła Kampa Kraków, 74 Familia Skio.
Minuta 7 do zakończenia tego spotkania. Oba zespoły mają na swoim koncie po 4 faule zespołowe. To jest ważne z punktu widzenia taktycznego. Teraz na pewno Wiśniaczki będą starały się nie faulować tej akcji. Jeśli uda się przechwycić piłkę, zebrać piłkę bez straty punktowej, no to pozostaje potem zakończyć to wszystko celnym rzutem. No, dużo teraz możliwości jest, ale pierwsza podstawa jest taka, że nie można dać sobie teraz rzucić punktów. I to wszystko, wszystkie teraz te możliwości taktyczne musieli przekazać trenerzy obu zespołów swoim podopiecznym. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie realizowane w praktyce. Wiślaczki muszą teraz zdecydowanie i twardo w obronie grać. Jolene Anderson, Enden Miem przez ręce zbierają Wiślaczki, ma piłkę Wejna Kobryn, Sandra i Gerawidę. 55 sekund do zakończenia tej kwarty i Wiślaczki przy piłce. Muszą teraz zdobyć punkty Wiślaczki. I to jest pierwsze i na razie na tym się skupmy. Hind Ben Abdelkader. 5 sekund do zakończenia tej akcji z rzutem. Spod kosza Ziomara Morrison trafia! Trafia Ziomara Morrison. Mamy 1 punkt zapasu. 33 sekundy do zakończenia tej kwarty. Ale przy piłce jest familia Skio. Niesamowite emocje w końcówce tego spotkania. Georgia Sotana. Nie można jej faulować. Nie może rzucić punktów. Niestety. Niestety sędziowie widzieli przewinienie. Hind Ben Abdelkader i będą 2 rzuty wolne. No i zobaczymy, jaka sytuacja będzie po tych rzutach wolnych. Niesamowite emocje teraz tutaj na parkiecie hali przy Remonta 22. Co zrobi Georgia Sotana? Pewnie. Pierwszy rzut Georgia Sotana. Mamy remis na tablicy wyników. 75 Wisła, 75 familia Skio. Georgia Sotana. Druga próba również skuteczna. O czas poprosił trener Wisły Kampa Kraków Jose Ignacio Hernandez. Niespełna 20 sekund do zakończenia tej kwarty. Wiśniaczki mają piłkę w swoich rękach. Niestety mają punkt straty. No i idealnie dla wszystkich tutaj zgromadzonych, może poza tą grupką kibiców w pomarańczowych koszulkach. Idealnym byłoby, gdyby Wiśniaczki długo rozegrały swoją akcję i zakończyły tą akcję zdobyciem przynajmniej 2 punktów. Czy to będzie po rzutach wolnych? Czy to będzie rzut za 2? Czy to będzie rzut za 3 punkty? Naprawdę myślę, że dla wszystkich kibiców nie ma to żadnego znaczenia. Ważne, żeby Wiśniaczki zdobyły 2 punkty. Wtedy będzie pierwsze zwycięstwo w Eurolidze, ale do tego jeszcze daleka droga. Trzeba dużo zrobić w tej akcji, żeby zdobyć punkty. A mamy na to 19, niespełna 20 sekund. Jest doping dla obydwu zespołów teraz w hali przy Remonta 22. Tego teraz Wiśniaczki potrzebują. Teraz ta piłka musi wpaść do kosza, musi znaleźć drogę do środka obręczy. Zaczęły Sandra i Gerawidę. Pokazuje wariant rozegrania tej akcji. Ewelina Kobryn, 13 sekund jeszcze. Ziomara Morrison. Sandra i Gerawidę. Kto weźmie ciężar tej akcji na siebie? Ziomara Morrison. Hind Ben Abdelkader próbowała, niestety nie trafia z biurka familii Skio i niestety źle rozegrały tą ostatnią akcję Wiślaczki. I to familia Skio odnosi cenne zwycięstwo pod Wawelem w hali przy Remonta 22, 76-75. No troszkę zawalona ta ostatnia akcja.
ale Wiślaczki nie przegrały tego meczu. Ostatnią akcją Wiślaczki przegrały ten mecz słabą, bardzo słabą, mało agresywną obroną, niestety. Brakło niewiele, ale jednak po trzech rozegranych meczach Wiślaczki mają na swoim koncie 3 porażki. No i drodzy Państwo, pozostaje nam liczyć na to, że Wiślaczki odbudują się na wyjeździe, grając z Unigior. Tam jak na razie do tej pory koszykarkom z tamtejszego zespołu też nie idzie zbyt dobrze. Zobaczymy, jak w tej kolejce poradzą sobie koszykarki Unigior, no ale może się stać tak, że będą grały zespoły, które nie odniosły jeszcze zwycięstwa w Eurolidze w tym sezonie. I mamy nadzieję, że to się zmieni na korzyść Wisły już 1 grudnia, bo wtedy będzie rozegrane to spotkanie. Dzisiaj było blisko, ale niestety nie na tyle, żeby udało się tutaj wygrać z Familią Skoła. Dzisiaj to Włoszki po bardzo emocjonującym spotkaniu, tak to powiedzmy. Zwłaszcza w końcówce spotkanie, gdzie dużo razy zmieniało się prowadzenie. Po emocjonującym spotkaniu Familia Skoła wygrywa w Krakowie z Wisłą Kampach 76-75. A ja dziękuję bardzo Państwu za oglądanie tej transmisji, oglądanie tego meczu, za wspieranie koszykarek Białej Gwiazdy. Oczywiście zapraszamy na wszystkie nasze następne transmisje na Wisła TV. Grzegorz Mrawczyński, do zobaczenia, do usłyszenia.